w telewizji Republika. Witam serdecznie gości programu. Pani poseł Lidia Burzyńska, Prawo i Sprawiedliwość, kłaniam się. Jestem. Dzień dobry, czy się słyszymy? Tak. Pani, słyszę panią profesor Joannę Senyszyn z Polskiej Partii Socjalistycznej. Witam serdecznie. Dzień dobry. Jeszcze spróbuję, czy pani poseł Lidia Burzyńska, czy się słyszymy? Tak, słyszę. Witam serdecznie. Witam serdecznie i jest z nami również Marek Jakubiak, Federacja dla Rzeczpospolitej. Witam serdecznie. Dzień dobry, kłaniam się. Na razie nie widzimy, ale zaraz pewnie to ulegnie zmianie. Niesłychana napięta sytuacja na Ukrainie. Zobaczmy krótki materiał. Będziemy обсуждали Украину сегодня. Tak, rozmawialiśmy dziś o Ukrainie. Nasi amerykańscy koledzy po raz kolejny próbowali skoncentrować uwagę na granicy rosyjsko-ukraińskiej i mówili o deeskalacji. To już się stało czymś w rodzaju mantry, ale podkreślam, że zakończyliśmy nasze rozmowy i teraz oczekujemy odpowiedzi na wszystkie nasze propozycje w przyszłym tygodniu. Rosja nigdy, nigdzie, ani razu nie groziła narodowi ukraińskiemu przez swoich oficjalnych rzeczników. Prezydent Zełenski, który był pod opieką naszych zachodnich kolegów i był zachęcany do robienia wszystkiego, co chce, publicznie oświadczył, że jeśli część obywateli Ukrainy czuje się Rosjanami, mogą uciec z Ukrainy do Rosji. Tych na Donbasie, którzy sprzeciwiają się państwowemu terroryzmowi reżimu kijowskiego, nazwał nie ludźmi, ale osobnikami, jak pamiętacie. Więc kto grozi komu i do czego mają prowadzić te zagrożenia, to wielkie pytanie. To nie były negocjacje, ale szczera wymiana obaw i propozycji. Wyjaśniłem ministrowi Ławrowowi, że istnieją pewne kwestie i podstawowe zasady, których Stany Zjednoczone oraz nasi partnerzy i sojusznicy są zobowiązani bronić. Jeśli chodzi o prawo narodu ukraińskiego do kształtowania własnej przyszłości, to nie ma tu przestrzeni do negocjacji. Żadnych. Wierzę, że możemy kontynuować pracę polegającą na wspólnym opracowywaniu i uzgadnianiu umów, które zapewniają nasze wzajemne bezpieczeństwo. No właśnie, oprócz tego ogromną burzę wywołały słowa prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena o mniejszym wtargnięciu i mniejszych sankcjach, które w Moskwie zostały zrozumiane w taki sposób, że agencja RIA Nowości pisze, że Biden namawia Rosję do inwazji na Ukrainę, ale niezbyt głęboką. Pani profesor Joanna Senyszyn, może zacznie nasze spotkanie. Jak to się potoczy dalej, bo wiemy, że efektem tych rozmów rosyjsko-amerykańskich jest no, takie zobowiązanie, że Amerykanie mają pisemnie odpowiedzieć na propozycje Moskwy. Moskwa już wcześniej żąda po prostu wycofania się Zachodu do stanu z 97 roku, tak mówiąc w skrócie. Pani profesor, jak to się dalej potoczy? Znaczy, sytuacja jest rzeczywiście bardzo niebezpieczna, ponieważ prezydent Putin ma wręcz ukraińską obsesję i uważa, że Ukraina powinna należeć do Rosji, nie powinna być suwerennym państwem. Nawet jeżeli tego wyraźnie nie mówi, to się daje wyczuć z jego postępowania. I on oczywiście chciałby, żeby Ukraina została do Rosji przyłączona. Stąd między innymi właśnie to mówienie o dużej części mieszkańców Ukrainy, którzy rzekomo czują się Rosjanami. A więc tutaj mamy sytuację niewątpliwie bardzo groźną. No, Rosja oczywiście chciałaby jakichś pisemnych zapewnień od Stanów Zjednoczonych, czy szerzej od NATO, no, że NATO wycofa się częściowo z tych swoje wojska, z państw, które do NATO należą, a graniczą z Rosją. No, NATO nie możemy się absolutnie my, Polska, ale myślę, że też Litwa, Łotwa, Estonia nie mogą się na to zgodzić. Rumunia też wyraźnie już się wypowiedziała, że absolutnie tutaj nie będzie żadnych ustępstw. Jak to się potoczy? No niestety, no był ten niefortunny taki lapsus językowy,
prezydenta Bidena, który właśnie powiedział, że sankcje będą zależały od skali, no, może nie agresji, ale w każdym razie działań rosyjskich. To nie powinno się absolutnie stać. Zostało oczywiście natychmiast może nie tyle zdementowane, co wyjaśnione, jak to prezydent rozumiał, no ale mleko już się wylało. Także niewątpliwie Putin poczuł się no, pewniej i stąd może nastąpić eskalacja jego żądań w stosunku do NATO. Tutaj najważniejsze jest, żeby właśnie Unia Europejska, NATO, Stany Zjednoczone trzymały jeden front, ponieważ tylko wtedy będziemy stanowić taką twardą przeciwwagę dla rosyjskich żądań w stosunku do Ukrainy, ale przecież nie możemy być pewni, że te żądania za jakiś czas się nie rozszerzą. No właśnie, a propos tego jednego frontu, bo powstaje duży znak zapytania o postawę Niemców, którzy ponownie odrzuciły wniosek Ukrainy o zgodę na dostawę broni. Chodzi o systemy przeciwdronowe, które Ukraina zamówiła już dawno i zapłaciła za te systemy. Pani poseł Lidia Burzyńska, jak odczytuje postawę Niemiec, które no z jednej strony, jeśli chodzi o oświadczenia, no to te oświadczenia na przykład pani minister spraw zagranicznych czy kanclerza Scholza są satysfakcjonujące, no ale za tym nie idą czyny, albo te czyny są wręcz, stoją w kontrze z tymi oświadczeniami, bo też jeszcze mieliśmy taką sytuację, że samoloty RAF-u brytyjskie musiały lecieć dookoła Niemiec, bo nie dostały zgody na przelot z dostawą broni na Ukrainę. Pani poseł Lidia Burzyńska. Szanowni Państwo, powiem, że sytuacja bez wątpienia krytyczna, jeżeli chodzi o sytuację Ukrainy, ale nie tylko sytuację Ukrainy, bo zaatakowanie dalej idące przez Rosję tego państwa suwerennego od 91 roku spowoduje, że i nasz kraj będzie zagrożony, ale również i Europa Środkowo-Wschodnia. Ale szanowni Państwo, przecież my ten konflikt, tę sytuację bardzo niebezpieczną, no mamy niemalże na własne życzenie, nie na życzenie polskie, ale na życzenie między innymi działalności Niemiec, odpowiadając taką historią wstecz na pana redaktora pytanie. Ponieważ, szanowni, Rosja, cofnijmy się do 2014 roku, kiedy Rosja, czy nawet 2008, przepraszam, 2008 Gruzja. Co robimy? Jedynie Polska zmobilizowała prezydentów niektórych państw Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie tam właściwie słowa wypowiedziane przez profesora świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, że dzisiaj Gruzja, jutro Ukraina, potem kraje nadbałtyckie, a być może przyjdzie czas na mój kraj Polskę. Więc proszę Państwa, nic nie zrobiła Unia Europejska, nic nie zrobił Stany Zjednoczone. Putin tak naprawdę testował do momentu. Potem 14 rok mamy, zajęcie, wojna w Donbasie, zajęcie Krymu. Właściwie nic. Niemcy, o których pan redaktor wspomniał, co robią? Robią nie, proszę Państwa, polityczny deal, tylko gospodarczy, według ich słów, budując, zezwalając na Nord Stream 2. Dobrze, że polityka Polski powoduje, że już w tym roku będziemy mniej uzależnieni od rosyjskiego gazu. I tutaj puentując ten moją historyczny wstęp do obecnej sytuacji, tak, Putin rozochocony, widzący tę niemoc, widzący, że on Europę jest w stanie zmusić gospodarczo czy finansowo, żeby Niemcy stały bardzo dobrze zawsze i wszędzie i polityka prowadzona przez Niemcy z Rosją. Czy wspomnijmy tutaj chociażby spotkania na molo w Sopocie, gdzie poprzednicy również nie widzieli nic zdrożnego w agresywnej polityce, w agresywnych komunikatach, które wysyłał Putin, że jemu zależy na odbudowaniu takiego mocarstwa byłego Związku Radzieckiego.
I teraz mam nadzieję, ja w to głęboko wierzę, że te bzdurne, niemożliwe do zrealizowania postulaty w imię bezpieczeństwa, jakie snuje w stosunku do Stanów Zjednoczonych, ale również i do Zachodu i do NATO Władimir Putin, spotkają się z jednoznacznym, rygorystycznym i mówiącym jednym głosem stanowiskiem, czego dał dowód, mimo tego lapsusu językowego, jak pani profesor powiedziała, prezydenta Stanów Zjednoczonych, z którego się wycofał. Mam nadzieję, że i Unia Europejska, w tym przypadku Niemcy. To, co zrobiły teraz Niemcy, nie umożliwiając, no bo muszą też wyrazić zgodę, żeby Estonia przekazała Ukrainie broń, więc to jest niedopuszczalne. I mam nadzieję, że Bruksela, że państwa zachodnie obudzą się i zobaczą, że tylko jedność, jednomyślność jest tak naprawdę kluczem do rozwiązania tej sytuacji, bo w przeciwnym razie, jeżeli Putin prowadzi wojnę hybrydową, on już, proszę państwa, co innego się dzieje na granicy polsko-białoruskiej? Łukaszenko wspierany przez Putina robi wojnę hybrydową w stosunku do Polski. Dobrze, że Polska i teraz między innymi Zachód gratuluje i dziękuję Polsce, że tak skutecznie, mimo obśmiewania, mimo takiego szyderstwa, że Polska sobie nie poradzi, że Polska robi rzeczy niehumanitarne, no niestety prawo międzynarodowe nic nie mówi, że obywatele innych państw mają nielegalnie przekraczać granice. Marek Jakubiak, panie przewodniczący, bo w tym całym w szczycie tego napięcia prezydent Ukrainy Zełenski przyjechał na 2 dni do Polski, spędził je w prezydenckiej rezydencji w Wiśle na rozmowach z prezydentem Andrzejem Dudą, ale tam tych rozmów według oficjalnych komunikatów było bardzo dużo na stopie czy tam poziomie eksperckim, ministerialnym. Trochę nie mam niedosyt wiedzy z tego spotkania, ale to są rzeczy niejawne. O czym to świadczy pana zdaniem? Że pan prezydent, dzień dobry w ogóle, dzień dobry, witam panie, witam państwa. Proszę państwa, zaraz o geopolityce powiem z punktu widzenia militarnego, natomiast jeżeli chodzi o Ukrainę, to myślę, że Ukraina sporo błędów zrobiła po drodze. Zaczynając już od samego Krymu, pierwszym błędem było postawienie ciężaru politycznego na Niemcach i Francji, odtrącając wtedy pomocną dłoń polską. I myślę, że Ukraina doszła już do wniosku, że partnerzy, których nazywa się głównymi partnerami Ukrainy, w tym tak zwanym normandzkim porozumieniu, są po prostu zwyczajnie nierzetelni. I oni załatwiają własne sprawy, a nie Ukrainę. I dobrze by było, żeby Ukraina zeszła na ziemię i zaczęła myśleć o bezpośrednich swoich sąsiadach. Muszę państwu powiedzieć, że miałem okazję oglądać ukraińską telewizję przez parę dni, Ukraina 24, i tam przez te kilka dni nie usłyszałem ani razu Polska, nazwy Polska. Mówiło się ciągle o żądaniach w kierunku Francji, USA i Niemiec. Polskę po prostu pomijano. Nie wiem, czy dzisiaj nie jest już za późno na to, żeby Polska aktywnie wchodziła pomiędzy te kleszcze niemiecko-rosyjskie. Nie wiem, czy to jest ten dobry moment. Natomiast z punktu widzenia globalnego chcę państwu powiedzieć, że niepokojące informacje dotyczące Rosji i przemieszczania się wojsk są faktem. Do tego dochodzi, że Rosjanie na szeroką skalę przygotowują się do konfliktu zbrojnego, ponieważ już nawet z dalekich krajów, granic chińskich nawet, ściąga się dywizje na granicę białorusko-polską na przykład i do samej Białorusi. Nie jest to żadne straszenie, absolutnie jestem bardzo daleki od tego, ale proszę państwa, jeżeli może coś źle wyjść, to na pewno wyjdzie. To jest takie biznesowe założenie. Niestety Putin przygotowywał się do tego scenariusza od kilku lat.
Niemcy mu niestety bardzo czynnie w tym pomagają. Mówię dlatego o kleszczach, pomiędzy którymi znajduje się Rzeczypospolita, bo proszę państwa, cóż będą znaczyły dla Rosji sankcje, jakiekolwiek sankcje, jak oni będą dystrybutorem jedynego źródła energii dla Europy Zachodniej. Na szczęście ten scenariusz jeszcze nie został zamknięty, domknięty. Natomiast ten duopol tego tak zwanego biznesu, który ma się opierać na tym, że dominującą rolę w Europie będzie grało państwo, które będzie hubem energetycznym całej Europy. Przecież to Europa jest ślepa i głucha. Ja nie wiem, jak, czy tam nie ma przedsiębiorców, biznesmenów, którzy by powiedzieliby, że bezpieczeństwo energetyczne to jest dywersyfikacja źródeł energii. Tak, żeby nie trzeba było korzystać tylko i wyłącznie z łaski ekonomicznej Rosji. I proszę bardzo, jak teraz zaatakuje Rosja Ukrainę, a być może kiedyś i nasz kraj, cytuję tutaj Lecha Kaczyńskiego, to pytam się, co te sankcje dadzą, skoro na przykład Rosja powie, no dobrze, jak wy nam nie chcecie sprzedawać tego, to my wstrzymujemy dostawy gazu. Pytam się, a z czego to wyprodukujecie? A mówię to do Europejczyków, z czego, pytam się, jak jedyną energią, którą Niemcy preferują ponad wszystko, jest gaz z Rosji. To tylko Polska chyba w tej chwili myśli o dywersyfikacji, o własnych źródłach gazu norweskiego choćby, czy też obronie swojego węgla. To jest przykład na to, jak bardzo odpowiedzialne decyzje muszą teraz zapadać. Musimy przeciwstawić się absolutnie jako Rzeczpospolita temu idiotycznemu pomysłowi uzależniania się od rosyjskich dostaw energii. Na litość boską, trzeba mieć trochę wyobraźni. Na szczęście widzę, że i słyszę zewsząd, że nie tylko prawica o tym mówi, ale i lewica o tym mówi. Jeszcze mamy problem tylko z Platformą Obywatelską, ale to wszyscy wiemy, dlaczego tak się dzieje. Więc naród polski powinien zrozumieć, że jesteśmy na zakręcie dziejowym w obecnej sytuacji i tak naprawdę od tego, jak postanowimy w sprawach źródeł energii, to będzie definicja, proszę państwa, przyszłego świata i przyszłej Europy. Rosjanie zawsze się rozpychali, zawsze mieli aspiracje mocarstwowe i Polacy jako jeden z niewielu narodów doznał tej mocarstwowości i my doskonale wiemy, o co Rosjanom chodzi. Co do lapsusów, pani profesor, to nie był lapsus. Ten pan prezydent Biden powiedział, co myśli. Mówimy o pomyłkach językowych wtedy, kiedy one są faktycznie pomyłkami, ale w tym przypadku niestety Ukraina jest na przegranej pozycji, ponieważ nikt za Ukrainę umierać nie będzie i to jest pewne jak to, że za parę godzin będzie noc. Nikt za Ukrainę umierać nie będzie i to sobie niestety Ukraińcy z tego zdają sobie sprawę, że ten cały ciężar spadnie na nich, a zachowanie niemieckie jest po prostu dla wszystkich zaskoczeniem. Ja cały czas mówiłem, doktryna wojenna Rzeczypospolitej zakłada, że wróg jest na wschodzie. Proszę państwa, doktryna wojenna Rzeczypospolitej musi zakładać, że agresja na Polskę może nastąpić jak w 1939 roku z każdego kierunku. Tak więc nasza odpowiedzialność, tak jak Ukraińców, powinna być absolutnie egocentryczna. Szalenie pesymistyczny scenariusz, ale te kwestie energetyczne zostaną pogłębione, bo na skutek wyłączenia tych elektrowni atomowych w Niemczech, Niemcy będą musieli stworzyć 20 do 30 gigawatów mocy pochodzących z gazu. No to skąd się ten gaz musi brać? Pani poseł Joanna Senyszyn, mamy minutkę do przerwy. Tak, no przestrzegałabym przed takim katastroficznym spojrzeniem. Właśnie dlatego Ukraina czy Gruzja nie zostały przyjęte do NATO, gdyż doktryna NATO mówi, że w wypadku ataku na którykolwiek kraj członkowski, całe NATO będzie reagować w sposób wojskowy. I dlatego no, my jesteśmy w NATO, również kraje nadbałtyckie, w związku z tym możemy się czuć jednak bezpiecznie. I tutaj bardzo bym prosiła, żeby nie straszyć Polaków, że taki katastroficzny scenariusz może się spełnić. Aczkolwiek oczywiście zgadzam się, że nikt za Ukrainę umierać nie będzie i Putin ma tego świadomość.
Natomiast no, muszą być stosowane absolutnie ostre warunki, sankcje, jeżeli Rosja cokolwiek by chciała zrobić, i Rosja musi mieć tego świadomość. Także no, Polska też nigdy przecież nie była republiką i Putin w stosunku do Polski nie ma takich obsesji, jakie niewątpliwie ma w stosunku do Ukrainy. Obawiam się, że ma, bo to jest takie powiedzonko w Rosji do dziś obowiązuje, że kurica nie ptica, Polsza nie zagranica, i chyba o to mamy z Rosją spór. Jedno zdanie tylko, panie rektorze, jedno zdanie bardzo ważne. Pani profesor, Niemcy i Francja nie zgodziły się jako jedyne państwa przyjęcia Ukrainy do NATO. Tylko te dwa państwa, Francja działała pod dyktando Niemiec. Muszę postawić przecinek w naszej rozmowie, do której wrócimy tuż po przerwie.